Moje przesłanie jest proste. Nie czekajcie na starszych, nie czekajcie na państwo, nie czekajcie na to, że ktokolwiek za was rozwiąże wasze problemy. Twórzcie nowe struktury, wypracowujcie własne rozwiązania. Dla waszego pokolenia szansą jest wolność. Może to brzmi zaskakująco w ustach konserwatysty, ale ja uważam, że tą wartością, która w Polsce jest dzisiaj najbardziej zagrożona, jest właśnie wolność. Przede wszystkim wolność gospodarcza. Ja sam w swoich działaniach starałem się tę przestrzeń wolności poszerzać i mam takie poczucie, że wasze pokolenie dużo lepiej od mojego, od starszych pokoleń rozumie, jaką wartością, jaką szansą. Szansą właśnie dla was jest wolność, swobodna konkurencja, prywatna własność. Trzeba się trzymać tych paru prostych recept, które się sprawdziły przez stulecia i na nich się opierajcie.